Puska. Kontestacja. I zaczynamy tak naprawdę. Nie ten guzik. Dobra, ten guzik. Dobra, zaczynamy. A tak naprawdę nie zaczynamy. Dzisiaj kontestacja to jest tylko taki mini odcinek z powodu tego, że zostałem zaatakowany przez ruski program, który zrobił mi, uszkodził kontestację, uszkodził naszą partię, zlikwidował większość stanowisk nam w tej partii i odesłał wielu ze słuchaczy, którzy doznali ataku oburzenia z powodu tego, że wszystkie nasze teraz dżingle i telefony brzmią mniej więcej tak. Pierdoli. No i tak, i chodzi mi tutaj nie o to, nie o treść, tylko o formę tego. Pan będzie uczyć, niech pan nie robi zgłoszenia. No i z powodu tego teraz wszyscy słuchacze, którzy dzwonią, zmieniają się automatycznie w roboty. Winny jest program, który się nazywa VAC, Virtual Audio Cable. Który kupiłem dawno, dawno temu i nie zauważyłem, że ten program napisał ruski napisał, to jest rosyjski program, który niewątpliwie powstał na zlecenie Putina po to, żeby sabotować kontestację, bo jak mówi znane powiedzenie, bardzo mądre, gdyż cytowane przez samego wielebnego Korwina, najpierw cię ignorują, potem się z ciebie śmieją, a potem z tobą walczą, czy coś takiego. Mogłem trochę pomieć kolejność, ale na pewno na końcu z tobą walczą i teraz właśnie ze mną walczą, tym programem, który mi zepsuł całą audycję i sprawił, że wszystko brzmi jak robot. I w związku z tym nikt nie może dzisiaj zadzwonić do audycji, w której miałem zapytać o to, co możemy zrobić, żeby było lepiej mi i wszystkim. I ja już tutaj streszczę, bo początek audycji już był, ale w nagraniu go nie ma i w tym początku Karolina powiedziała, można się cieszyć życiem. Licząc na to, że ktoś przyjdzie i zaprotestuje i powie, że jest głupia, ale też nikt nie mógł przyjść i zaprotestować, powiedzieć, że jest głupia, ponieważ nie działa program do gadania, no z powodu tego właśnie ruskiego wszystko. No i dzisiaj audycja jest tylko taka, że ja tylko będę mówił, niestety nie ma telefonów. Chyba, że chcecie słuchać, jak bardzo zniszczył nas ten ruski, co napisał program, z inspiracji Putina i że po prostu jest samo zło. No nie mogę narażać waszego ucha na to, ale chciałem powiedzieć coś na temat tego, co można zrobić. No, więc co można zrobić? No, wojnę oczywiście nuklearną przeciwko ruskim można zrobić. Możemy też, jako wolnościowcy i kontestatorzy, zmienić standard bankowy tego pieniądza złodziejskiego, kredytowego, który mamy, inflacyjnego, zmienić na standard złota. Tak, my to zrobimy w 10 osób, jutro już, za pomocą darcia mordy i pisania, co, że wiemy najlepiej, co trzeba zrobić. Możemy też kandydować na premiera i prezydenta, możemy zrobić partię, która będzie miała niesamowitą popularność już za 3 miesiące, jak Mencen, i wygra wszystko, jak Mencen. No to właśnie nie mamy po co, bo to już zrobił Mencen, więc możemy. I to jest ostateczna rzecz, którą możemy zrobić. Możemy głosować. I jak ktoś mi powie, że może głosować i w ten sposób zmieniam świat, to ja ci powiem tak. Pierdoli. No. Aha, a dlatego człowieka, który tęsknił za tym dzisiejszym zepsutym przez Rosjan cytatem, to jest cytat z filmu pod tytułem Kuracja. Tak się nazywa ten film. Zobaczyłem sobie go dla przypomnienia. Niezły jest to film, to jest taki film krótki, godzinę trwa, z 2001 roku i jest to historia człowieka, lekarza, co na próbę poszedł do psychiatryka, zobaczyć jak tam u nich, no a potem coś nie poszło. No i też sobie zobaczcie, bo jest dobrze aktorzony, powiem, i nawet jest ciekawa ta historia, dosyć, no nie jest jakaś bardzo sensacyjne zwroty akcji, to tam nie ma. Ale fajnie się na to patrzy jakoś i coś tam ma morał. I z tego filmu pochodzi właśnie cytat. Pierdoli. I ten cytat mówi jeden z wariatów, czy przynajmniej już się nie mówi wariat, mówi się psychicznie chory. No, psychicznie chory, który jest Goebbelsem. I jest na niego dobry sposób postraszyć go Nurembergą. I wtedy on leci do łóżka już i przestaje się stawiać. A na dzień dobry mówi Heil Hitler zawsze i przecież do niego.
Bardzo ciekawe. Nawet bym się chętnie spotkał z Goebbelsem. Tak, nie wiem, bo to śmieszne. W ogóle powinniśmy wszyscy się teraz strasznie pochylać nad takimi ludźmi, a ja mam dalej to podejście, które jeszcze w roku 2001 miał twórca tego filmu, chyba Smarzowski zrobił w ogóle. No i się nie pochylał, tylko się śmiał i w ogóle z wariatów. Także. No. Więc dobra, co możemy zrobić? Słuchajcie mnie, ja chcę powiedzieć tak, że zamiast stawiać sobie jakieś idiotyczne cele, które już nawet nie są celami, tylko pretekstem, żeby poopowiadać, jaki ty jesteś mądry, zająć się czymś lokalnie. Co? Wiem, że to takie nudne jest i brzmi głupio. To co, to nie zmienimy świata? Zmienimy, tylko że mały kawałek. No i chciałem też, na czacie mi powiedzcie, że jak ktoś uważa, że chce powiedzieć o mnie, że... Pierdoli. To zapraszam na czata, bo tylko czat niestety dzisiaj działa z powodu, jak mówię, inwazji ruskich. No. Ja chcę powiedzieć, że można coś zmienić. Doszedłem do wniosku, że wszystko, co najfajniejsze zrobiłem w życiu, zaczęło się oddolnie. Bo można zaczynać odgórnie, od planów, od już tej wizji, że już będę taki na górze i co zrobię, jak zostanę prezydentem i tak dalej. Albo zaczynać od wiadra pieniędzy, albo podpiąć się pod kogoś, kto już ma władzę i coś tam zmieniać. Albo można zacząć od 5 osób, albo od jednej i zupełnie naturalnie, organicznie sobie to rozwijać. No. I powiem wam tak, że jak sobie tak popatrzę, to te wszystkie rewolucje, czy technologiczne, czy społeczne, czy ustrojowe, czy jakieś, one właściwie zawsze były oddolne. Czy mi się wydaje? Niech mi ktoś poprawi i powie to, co tu ciągle cytuję, jak mówię głupoty. Ale mi się wydaje, że to te najlepsze, fajne rzeczy, te dobre rewolucje, albo i niedobre, ale ostatecznie co na dobre wychodzą, one się zawsze robią oddolnie. Czyli, że ktoś wcale nie liczy, że będzie jakiś mega efekt na cały świat, tylko chce zmienić mały kawałeczek dookoła siebie. Jakąś jedną osobę, dwie osoby, coś tam. Nie, że na przykład jak ktoś pisze książkę, która jest potem sławna dla dzieci, to on nie pisze ją dla wszystkich dzieci świata i od razu myśli sobie, no to przeczytają miliony dzieci. Tylko pisze dla jednego dziecka. Swojego przeważnie. Chyba. No dobra, nie każdy, nie? Ale taki to jest przykład, o co mi tu chodzi. Więc na przykład, jak się coś udaje zrobić dla 10 osób, 100 osób czy coś, to czasem to tak naturalnie urośnie i to stąd się bierze taki efekt jakby wiralny, nie? No i co na przykład było? W Polsce takim czymś była Solidarność, która w sumie miała być związkiem zawodowym, ale nikt się nie spodziewał, że to przecież urośnie na 10-milionowy związek, 10 milionów członków, no, no bez jaj, wątpię. No nie wiem, że to taki dobry przykład, bo ta Solidarność to taka, powiedzmy, że to nie jest krystalicznie czysta organizacja czy coś, ale zmieniła rzeczywistość wtedy. No i na plus, bo alternatywą to było jeszcze gorzej. Albo na przykład takie ruchy chyba Oaza, nie? Czy to nie zrobił jakiś ksiądz Blachnicki, tak on się nazywał? Czy już zapomniałem nazwisko? I to też nie miała być jakaś wielka, od razu ogólnopolska akcja, tylko chyba zaczął tak skromnie. Albo Monary. Czy to nie zaczęło się od jednego gdzieś tam pomysłu, jednego faceta, który coś tam chciał? Albo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Że ja pamiętam je Owsiaka, jak on jeszcze był w jakimś radiu w ogóle i on mówił, tu Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników. Nie, czekajcie, Stowarzyszenie Miłośników Chińskich Ręczników. Bo taki fajny dżingiel miał, taki du-du-du-du-du-du, coś tam. No i Skurczybyk nawijał strasznie i śmieszny był i fajny. I przy okazji zrobił taką akcję z dupy, nie? Bo to słychać po nim. Miłośnicy, tu Centrum Miłośników Chińskich Ręczników czy coś tam. I Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy też brzmi jak jakieś tam absurdy. I zrobił taką małą akcję i ona sobie urosła. I to jest fajne, bo nie wiadomo, czy to urośnie i zmienisz cały świat, ale Skurczybyk zmienił ten cały świat. I Oazy też były na całą Polskę, że każdy wie, co to jest Oaza dzisiaj. I w sumie nawet dobrze się kojarzy taka Oaza. Przynajmniej lepiej niż gorzej, nie? Lepsza Oaza niż nic. W ogóle. No teraz już nie wiem, te Oazy już nie są takie popularne jak kiedyś, ale no była tam okazja, żeby się tam spotkać, coś tam pogadać i że to nie było takie stęchłe, jak ten cały kościół taki... te wszystkie konserwy. Nie, że to było takie świeże wtedy i nowe i zmieniało rzeczywistość. No to taki przykład daję.
No. A my oczywiście, jako wolnościowcy, libertarianie, ludzie, którzy nie chcą, żeby państwo nas traktowało jak małe dzieci i tak dalej, to my byśmy chcieli, jak zaczynamy w ogóle gadać, to zaraz są dyskusje o ustroju państwa całego, nie? Nie, po co gadać o czterech osobach dookoła ciebie? O na przykład małej firmie jak prowadzić? Nie, trzeba od razu o 40 milionach ludzi. I co byś zrobił, jakbyś był rządził i jak będziesz ministrem? Od razu. Nikt nie, w ogóle nie chce zaczynać w ogóle od czegoś małego. Żeby było małe, fajne, ale działające. Nie, no od razu. Zrobić wielką firmę, przejąć w ogóle no pół gospodarki, taki wielki monopolista i zrobić rewolucję i wymusić wszystko na tych Tuskach i Kaczyńskich jako wielkie, wielkie, ogromne, olbrzymie, największe. No to sobie myślę, no że to nie chce mi się, wiecie co, bo to się tak, jak się ma 10 lat, 15, to się myśli, że wystarczy tylko głośno coś powiedzieć i od razu wszystko się zmieni i od razu na wielką skalę. No ale potem jak zaczynasz coś robić, to dochodzisz do wniosku, że nauczyć się grać na głupiej harmonijce zajmuje 5000 godzin czasu i codziennie musisz dmuchać w te rury i ssać z tych rur dziur, ssać dziurę musisz codziennie i albo ją dmuchać i tak ssasz i dmuchasz, i ssasz i dmuchasz. I tak po latach dopiero jesteś tak dobry, że dopiero można to komuś puścić, a to jeszcze ci daleko do mistrza i żeby padali na kolana i żeby miliony ludzi chciały słuchać. No, że wszystkie rzeczy, nawet najprostsze, które się wydaje, bo sobie oglądasz je na YouTube, naciskasz guzik i patrzysz na wirtuoza czegoś i mówisz, o ja też tak chcę, no i dawaj, jedziesz, od razu bierzesz sobie kurs, na przykład jak w tydzień zostać doskonałym mówcą i już będziesz doskonałym mówcą, jak będziesz doskonałym mówcą, to zaraz będziesz następnym Hitlerem i zbierzesz wielką partię skutecznie i tak dalej, i wszystko pójdzie łatwo i przyjemnie. No to dobra, mi się już nie chce, ja już nie wierzę w te pierdoły. Ja bym chciał małą grupę zebrać ludzi, ale aktywnych. Nawet nie muszę zebrać, mogę być tam, wam wiecie, herbatę robić, byleby była grupa fajna, spójna, zorganizowana, śmieszna, wesoła, przyjaźniąca się i to by było spoko. To jest moje podejście, że to ja bym chciał zrobić. I widzicie, kontestacja jest dobrym zaczątkiem, w sumie każdy zaczątek jest dobry, żeby zacząć od małutkiego czegoś. No. I w ogóle, bo ja kontestację teraz należy do mnie i mojego przyjaciela Huberta, który ma chyba odwrotne podejście. W sumie nie gadaliśmy nigdy o tym, ale on w sumie zaczął od takiego wielkiego, monumentalnej wizji, że jak od razu dotrzeć do setek tysięcy ludzi, nie? I od razu budował pod wielką wizję wielkiej rzeczy. No i ja się tam myślę sobie, no fajnie, fajnie, będziemy teraz, dobra, dobra, róbmy dużą jakość porządną, cały plan, marketing, pieniądz, idzie, makijażystki będą mnie tutaj tego, kamery drogie trzeba jeszcze droższe kupić i wszystko zrobić, nie, i będzie taki wielki zasięg. No jakoś tak coś nie pykło, ale w ogóle ja nie czuję tego, ja nie wierzę też w to, że to będzie działać, no, bo może będzie, może nie będzie, ale mi to... Ja no, nie wierzę. Ja bardziej wierzę, że będzie działać coś, co będzie prawdziwe, małe i z powodu tego, że to będzie bardzo dobre, to urośnie naturalnie. I lepiej jest, myślę, zrobić coś fajnego w 5 osób, co ma mały zasięg, ale znaleźć coś, no i próbować robić i zmieniać, i próbować coś jeszcze i jeszcze inaczej, aż znajdziesz jakiś sposób fajny albo coś fajnego do roboty na bardzo małej skali, co będzie tak super fajne, genialne, że będzie rosło samo, bo po prostu ludzie będą polecać sami z siebie. Czyli jak na przykład my sobie będziemy gadać tu w 5 osób, ta audycja będzie tak śmieszna i tak fajna, albo tak mądra, albo tak jeszcze jakaś inna, że nie musimy się przejmować marketingiem i wizją, ani nic, bo samo będzie se rosło. I to jest mój idealizm, który jest pewnie może naiwny i trzeba mi powiedzieć, że Martin, słuchaj, ja ci teraz powiem, co ja o tobie myślę. Pierdoli. No. Może, ale na swoją obronę mam to, że już mi się udało parę rzeczy w ten sposób. Mi osobiście, nie mówiąc o tym, że widziałem innych, jak robią rzeczy w ten sposób i to działa po pierwsze na małą skalę, która sobie rośnie, ale nawet jeżeli ona nie rośnie, to ja powiem, że
zrobienie jakiejś jednej akcji, na przykład dla domu dziecka, albo ktoś, ten, kto wymyślił Złombol, nie? To Złombol przecież też nie była jakaś wielka na całą Polskę akcja, a urosła, bo była super fajna. Ja nie wiem, jak zaczynali, to tam jechali w 5 samochodów, czy od razu w 5 tysięcy, wątpię. Nie wiem, ale coś mi się zdaje, że to była mała akcja znajomych. Na pewno jak ja byłem w Alpach, na tym Złombolu żółkiem jechałem sobie z nimi, to w tych czasach oni mówili, że cały czas oni są taką grupą ludzi prywatnych, znajomych, bez jakiejś wielkiej organizacji, żadnego planu strasznego. Takie dzikie, jak kontestacja. Nie? I to było super, bo to jest żywe. Nieważne, czy to jest takie duże. Albo jak jeździłem na te konferencje, jak jeszcze kiedyś koncertowałem sobie na tych festiwalach fantastyki, to było, nie wiem, jakieś kilkanaście lat temu, to mnie zapraszali, to było strasznie fajne, póki to było niszowe i było takie oddolne, tu był w Lublinie, był jakiś mały festiwalik, który zrobił parę osób i znam ich osobiście, bardzo fajni ludzie, i w Krakowie był potem, i potem się to zrobiło gdzie indziej, ale potem się zrobiło coraz większe i zaczęło się to robić takie marketingowe procesy i planowanie i stanowiska i kapitał i zapraszamy sponsorów i wszystko. I już przestałem przyjeżdżać, bo tam już chociażby sprzedawać. No i nie, mnie to nie cieszy. Może dla nich to jest sukces, dla mnie to jest porażka, dla mnie to jest coś, co zginęło. Dla mnie to by było, jakby Jacek Kaczmarski, zamiast grać na tej swojej gitarze, założył orkiestrę wielką symfoniczną, disco polo, i zrobił swoje piosenki atrakcyjne dla tylu ludzi, żeby go zapraszali potem do Sopotu na noce TVP, albo na Sylwestry, i żeby obok Maryli Rodowicz śpiewał Mury w wersji umca, 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 a mury runą, baby, mury runą, baby. No i to dla mnie nie jest sukces. To jest dla mnie degeneracja. No i dlatego ja bym myślał sobie, a weźmy, zróbmy coś małego, róbmy małe rzeczy. A czemu nie? Zróbmy sobie jakieś akcje. No i teraz ja chciałem właśnie, żeby ludzie zadzwonili i powiedzieli, jakie pomysły konkretne są. No. Powiem wam tak, że część pomysłów trochę mi się tak rzuca po głowie, że mam, ja bym takie marzenie mam, żeby robić takie rzeczy, jak były w książce Fight Club. To Palachniuk napisał. Bo na filmie Fight Club to nie pokazali tych wszystkich pomysłów, co oni tam mieli, ale były pomysły w książce bardziej takie już konkretne. No może, no nie wiem, czy aż takie byśmy rewolucyjne mieli, ale można zacząć od takich małych. No ktoś dzwoni, ale ja nie odbiorę, bo ruski. Pamiętajcie, ruski, nie możecie dzwonić dzisiaj. Musicie napisać na czacie, jak coś ktoś chce. Sorry, no. Maciej, wiem, że napisał. Solidarność chciała budować lepszą wersję socjalizmu, a skończyło się układem w Magdalence, gdzie dogadano się z komuchami. Tyle w temacie. No dziękuję bardzo, że tyle w temacie, bo więcej nie chcę. Co w ogóle? Po co o tym gadać teraz jest? Ja nie wiem. Zupę zjedz. Zupę zjedz, talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej no, dobra. No, zagłuszanie. Ruscy programiści, cholera jasna. A muzyczka działa dobrze, muzyczka działa, no, muzyczka chodzi, bo to muzyczka działa na urządzeniu wirtualnym niepisanym przez ruskich. A znowuż telefony i jingle sobie chodzą na urządzeniu od ruskich. No i, no i... No dobra, wiem, że sam wspomniałem, na czacie Maciej mówi, sam wspomniałeś. No wspomniałem, wiem, ale to tylko mi chodziło o to, że są rzeczy, które się zaczynają oddolnie i są to jest skuteczna metoda. Albo... Przykładowo jeszcze wam powiem na zachętę, dlaczego coś warto robić małego, oddolnie, bez wielkich kapitałów i coś tam. Powiem, taki grajek był Martin Lechowicz, o kurde, to ja, który kiedyś z dupy znalazł konkurs w internecie pod tytułem, czy jakaś firma chciała, żeby nagrać piosenkę reklamującą jakiś tam produkt, czy co. No i ja wysłałem piosenkę, napisałem se tak szybciutko, nagrałem ją byle gównem w jakiejś dziadowskiej rozdzielczości i wysłałem na ten konkurs. I żeby w ogóle wysłać, założyłem se konto na YouTube, bo to wtedy było nowe ciągle to YouTube, i dopiero założyłem jakiekolwiek konto, i żeby tam wysłać, bo oni chcieli koniecznie, żeby przez YouTube im to wysłać. No i tyle, i zapomniałem o sprawie, a tydzień później się okazało, że ta piosenka się zrobiła jakoś pierońsko popularna. I to była piosenka o Podolskim. To było, tak się zaczęło.
No i taka mała, głupia, oddolna sprawa sama wyszła, bo piosenka była jakaś śmieszna i tam sobie się zrobiła popularna. Przypadkowo czy jak, ale chodzi o to, że oddolnie. No to nie było nic zareżyserowane, zaplanowane. Wyszło jak wyszło, komuś się spodobało. Na tym konkursie nic nie wygrałem, w ogóle odrzucili mnie od razu w pierwszej fazie, ale ze wszystkich piosenek konkursowych ta piosenka była bardziej popularna w internecie niż wszystkie razem wzięte reszta. W ogóle nikt nie zna żadnych innych, bo jakieś takie nudy reklamowe były. A ta o Podolskim była śmieszna i fajna i poszła sobie tam już. No. I to jest też coś oddolnego, no bo w czasach jak jeszcze to było łatwe w sumie, bo na YouTube był nowy i mało, nie było tam takiego tłoku i wodotrysków i hałasu strasznego, więc różne takie nowe rzeczy się robiły głośne. No dobra, ale to jest przykład znowu tego, że no da się, no w tych czasach na YouTube robić coś takiego oddolnego, to nie wiem czy się da, wątpię już teraz. Ale są inne miejsca. Przede wszystkim jest rzeczywistość pozainternetowa, która jest w Polsce strasznie zaniedbana. No serio, nikt nic nie robi w skrócie. No dobra, nie jest nikt i że nie jest nic, ale to w przybliżeniu nikt nic nie robi. I my byśmy coś mogli robić. Fajnego dla ludzi, edukacyjnego albo śmiesznego, albo jakieś akcje, albo coś tego typu. W ogóle mało jest, zauważyliście, że jest strasznie mało śmiesznych akcji? Że nie wiem dlaczego też. Bo jak coś jest śmiesznego, ktoś coś chce śmiesznego robić, to zaraz zostaje stand-uperem i znowu idzie do tych klubów, i żeby robić karierę i znowu idzie robić wywiady i tak dalej. Wszystko jest pod karierę i zawodowo czy coś. Ale tak robić, żeby śmiech dla śmiechu albo śmiech tak, żeby się razem z innymi pobawić. Takie, że wiesz, robiłem manifestację pod tytułem, nie wiem, no, jakieś głupoty, byle śmieszne, właśnie nie tak łatwo wymyślić. Taką pięcioosobową manifestację. No i robimy sobie jaja. Jak pomarańczowa rewolucja kiedyś robiła. No. Może brakuje tego jednego lidera, albo może brakuje ludzi, albo nie wiem co, może się nikomu nie chce, a może właśnie to jest taki moment, że wystarczy tylko podpalić, że już benzynka jest rozlana i my nawet nie wiemy. I wystarczy podpalić i te pięć osób coś podpali i wszyscy się zapalą. Nie wiem, może tak jest. Ludzie są znudzeni trochę. Wszystko już się zrobiło takie trochę nudne, że czekają na jakieś nowe rzeczy. COVID się skończył, nuda zapanowała. Wojna już jest nudna nawet. No nie wiem, czy czytacie teraz o postępach wojsk jednych i drugich na Ukrainie? Czy 10 metrów w tą stronę dziś przeszli, czy 10 metrów w tamtą stronę przeszli, czy ile dzisiaj dronów dzielna obrona przeciwlotnicza strąciła? Masowo wysyłanych 10 dronów? Czytam... To znaczy tego czasu do czasu sprawdzam, czy coś się zmienia, no ale nic się nie zmienia i zawsze piszą w tych gazetach, że masowe ataki zdradzieckich Rosjan zestrzeliła ta dzielna przeciwlotnicza i te masowe zawsze to jest jakieś nie więcej niż 20 dronów, które tam zestrzeliwują się automatycznie, no i któreś tam gdzieś tam spada i coś tam się zapali. I tak w kółko, ale zawsze przecież zmasowane, do tego, takie, takie ogromne wszystko. No a potem sobie czytam i myślę, zmasowane 10 sztuk dronów? Zmasowane? To zmasowane, kurde. No, więc widać, że ludziom się nudzi, strasznie by chcieli zrobić sensację z czegoś, ale normalnie nie ma z czego żywcem. No może, to może wykorzystajmy ten moment, zróbmy jakieś głupoty. Co? Macie pomysły? Na czacie zróbcie. Albo wiecie, co jak zrobię? Naprawię to, co ruskie zepsuli za tydzień, to zróbmy to jeszcze raz i ja już tam rozgłoszę, że hej, audycja, naprawdę szukamy pomysłów, co robić jako wolnościowcy. Tacy, no tak ogólnie wolnościowcy. Już tak wiecie, nie klasyfikujmy, czy to są anarchokapitaliści, czy to minarchiści, czy to jacyś libertarianie klasyczni, czy nieklasyczni, czy reformowani, czy to tamto, stramto. Naprawdę najmniej ważne w tym momencie i w tym czasie historycznym. Ważna jest koncepcja, że tak, jak ktoś ogólnie uważa, że państwo za bardzo się wpieprza nam w życie i że państwo nie może nas traktować jak dzieci, a siebie jako mamę, bo to my tu jesteśmy najważniejsi jako ludzie, a nie państwo jest ważniejsze od nas, tylko my jesteśmy ważniejsi od państwa i państwo nam ma być po to, żeby każdemu z nas się żyło dobrze.
Nie ma gwarantować, tylko ma zapewniać sprawiedliwość, warunki, przestrzeganie prawa, no takie wiecie rzeczy. Ale nie ma żyć za nas. No to taka już koncepcja wystarczy. Nie trzeba definiować szczegółowo na razie, tylko się zebrać do kupy i stwierdzić, że a może by tak pokazać, że istniejemy, albo może by wyśmiać to, że państwo rozdaje, że wszystkie partie polityczne, łącznie z mencenami, licytują się, jak rozdawać ludziom ich własne pieniądze. I ludzie dalej tego nie łapią, że głosowanie to jest tylko pułapka. Zawsze, nawet na mencena, to jest pułapka i tyle. I tak, jak ktoś tam dolezie, choćby miał, nie wiem, jakie intencje, to i tak zawsze się zmienia w kawał gnoja. Ja nie wiem, jak to działa. Myślę, boję się, że też bym doszedł do władzy jakimś cudem dziwnym albo z determinacją i też by mi się odbiło i bym robił wszystko, byle tylko mieć władzę, a jakbym ją już miał, to bym zapomniał, po co ja przyszedłem mieć tą władzę i bym tylko już wykorzystywał ją, żeby jak najdłużej była i nie wiem, tyle. No tak działa widocznie. No nawet gdyby się trafił ktoś jakiś niewiarygodny, jakiś Dumbledore, czy nie wiem, bajkowy ktoś całkiem i by miał kryształicznie czyste zamiary i był super odporny jak Superman na wszystkie pokusy władzy i negatywne konsekwencje. Gdyby nawet taki był, to szansa jest tak niewielka, że można stwierdzić, że głosowanie to jest bullshit i tyle. I zamiast tego tracić czas na takie dyskusje o rzeczach wielkich, za dużych, na które nie mamy wpływu, zamiast udawać, że głosowaniem coś się da robić, albo podpinaniem się pod jakąś mędę polityczną, która tylko o swojej dupie myśli, tak przecież zwykle jest, no, to wziąć i zorganizować się my i robić coś oddolnego zupełnie. Więc taki mam pomysł. Ja. Co wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. Maciej na czacie mówi, pięknym projektem, który zaczął student z Finlandii, jest Linux. Opanował serwery, większość telefonów z Androidem, telewizory i tak dalej, używam od wielu lat. Masz absolutną rację, to jest bardzo dobry przykład, jak jeden znowu albo kilka, no niech będzie, że to jeden. Jeden coś wymyślił oddolnie, nie czekał na nikogo, nie mówił, że państwo ma przyjść i wymyślić system operacyjny darmowy i stabilny, tylko wziął i zrobił sam. Pewnie z kolegami, albo w sumie ja nie znam historii, jak on tam pisał Linuxa. Pewnie zrobię kiedyś film wcześniej czy później, bo też już nie mają o czym robić. No, ale no dobra, mi bardziej chodzi o to, że w naszej działce, bo my tu gadamy jednak o wolności, albo się trochę śmiejemy i nabijamy, albo śmiejmy się też więcej może, a nie tylko taka powaga, co? No to pytanie jest, co można zrobić razem? Ja i ty, i on, i oni. I w ogóle, przede wszystkim może na tym etapie, to ja bym jakoś chciał, żebyśmy w ogóle się zebrali, żebyśmy byli razem. Albo jak zrobić, żeby się, po pierwsze, przestać bać bycia razem z ludźmi, między sobą, przestać się bać byciem towarzyszem, z drugim towarzyszem, ale po drugie, wierzyć, że to ma sens. To jest chyba trudniejsze. Dlatego ludzie się nie zapisują nigdzie, nawet ani do klubów, ani do partii, ani do niczego, bo nie wierzą, że to jakikolwiek ma sens. Może też ważne jest uświadomić sobie, że nie musisz być, że sukces to nie jest osiąganie jakichś wielkich liczb, żeby to był sukces. Jak zmienisz 10 osób dookoła siebie, to jest wystarczająco duży sukces i jest satysfakcja. I ona jest strasznie fajna, ta satysfakcja. I jest jeszcze, na zajęte powiem tak, przyjemność zrobienia czegoś z ludźmi. Tak jak się na przykład gra w zespole, gdzie są trzy instrumenty, to jest super przyjemne. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo zawsze gram sam, to nie wiem. Ale chciałbym, nie, dobra, no kiedyś grałem z kimś i było super przyjemne. Tak, więc jednak dobrze. Cześć Ami. Mówi tak, no nie wiem jaka jest siła przebicia, by była przy dzisiejszych twórcach w stylu TikToka. Kiedy ty zaczynałeś twórczość na YouTube, zupełnie inaczej wyglądał internet, ale nie ma się co poddawać. No to prawda, ale ja nie mówię o internecie. Znaczy, ja nie mówię o tym, żeby robić medialne produkcje, bo to jest za duży hałas. Już tam wszystko jest tak komercyjne i skoncentrowane na sprzedaży, że no nie ma w ogóle jak chyba. Ale nieważne, bo my, mówię, nie musimy konkurować, w ogóle z nikim nie musimy konkurować. Nie? Ani też nic nie sprzedajemy. Więc co nas to obchodzi? Jeżeli robimy coś i celem jest tylko bawić się, mieć przyjemność,
dla samej własnej satysfakcji, że robisz w życiu coś fajnego, śmiesznego, pożytecznego, ale jednocześnie z ludźmi innymi, z którymi się zaprzyjaźniasz, z którymi masz fajny kontakt i z którymi dzikie pomysły się wymyśla, no to to powinno wystarczyć. Nie wystarcza? Musi, bo nie mamy nic innego. Coś mi się zdaje. Nie mamy innego wyjścia. No ale słuchajcie, o tym pogadamy dopiero za tydzień, bo jak mówię, Ruscy mi tutaj, Ruskie mi sabotowały, co mi sabotowały? No audycję, no i mamy dźwięk, które brzmią tak, no puszczę wam dżingiel zepsuty przez Ruskich. No na przykład o dziadku. Kontestacja! No nie mówcie, że chcecie teraz słuchać, jak ja rozmawiam z kimś, to brzmi tak. A winny jest Putin, no. Bo przypomnę jeszcze raz, że żeby nadawać tą audycję i móc odbierać telefony, to muszę używać wirtualnych urządzeń w Windows i do tego używam programu, który dawno temu, lata temu kupiłem i on, zapomniałem, że napisał go jeden Ruski. No i teraz widzicie, jak ten Ruski ten napisał program. Wszystko działa, ale ten jego nie działa program i on robi takie efekty i teraz nie mogę gadać, zepsuła się audycja. No. No. Ja bardzo lubię zwalać na Ruskiego ostatnio też. Dobra, nie lubię, no. Nie lubię zwalać na Ruskich. Ale czyja by to nie była wina, ja to naprawię. To jest najważniejsze. Nieważne, czyja wina. Ważne, jak naprawić. Czy wiem, jak to naprawić? Otóż wiem. Chyba. I za tydzień będzie naprawione. Tylko będę musiał więcej zapłacić. Po prostu nie będę Ruskich produktów kupował, tylko inne. No. No i tym optymistycznym akcentem się pożegnam, no słabo dzisiaj poszło, ale może się komuś przyda, do coś do zastanowienia rzuciłem. No. Jak będą telefony za tydzień, nie no serio, przychodźcie na żywo pogadać, bo jak cokolwiek, ja myślę sobie, nie mają sensu dzisiaj już, no bo może mają sens, no, ale co nie ma i co ma sens? Audycje, albo produkcje, albo kontenty. Bo wszystko dzisiaj w internecie jest zrobione jako produkt, albo po to, żeby coś sprzedać, albo no, bo wszyscy ci, co przychodzą czegoś posłuchać albo zobaczyć, oni się spodziewają i wiedzą, że to jest wszystko zawsze reklama. Zawsze. Nawet jeżeli ktoś cię nie namawia, żebyś kupił coś, albo coś tam użyła jakiegoś produktu, to reklamuje swój własny kanał, nie? Zawsze jest te suby, zasubskrybuj, polub, zasubskrybuj, naciś dzwoneczek. Ja tego nie mówię, bo nie sprzedaję, bo to nie jest mój interes w tym, żeby mi ktoś dzwoneczek naciskał. W ogóle ja nie mam tej intencji. To jest całkiem co innego. I teraz, jeżeli wszyscy widzowie i słuchacze umówili się ze wszystkimi twórcami, że internet służy tylko do sprzedawania i kupowania, to nie ma miejsca na kontestacyjne audycje w internecie. Dlatego mój drugi projekt, jak robiłem Odwyk, to miałem absolutnie, mi to nie interesowało, czy to ktoś będzie na YouTube publikował, czy nie. Bo tam nie ma miejsca na rozmowy. Jeżeli jest, to to jest jakaś straszna super nisza i ludzie, większość ludzi w ogóle nie rozumie, że konwencja jest inna w takich programach jak ten, że my mamy rozmawiać ze sobą, jak ludzie naprawdę na żywo rozmawiają. Nie po to, żeby sobie sprzedać coś, tylko tak jak się rozmawia z przyjacielem, żeby się podzielić, żeby cieszyć się swoim towarzystwem i pogadać se razem, pośmiać się razem, nie wiem, jakieś historyjki sobie opowiadać, emocje mieć różne takie. No takie naprawdę. No i mówię, w internecie, tak jak Ami mówi, to nie są te czasy i dzisiaj są zalew TikToków i tego wszystkiego i te internetowe media służą do czego innego, więc ja się tu nijak nie znajdę, bo to jest to, co ja chcę zaproponować kontestacją, to się nie mieści w ogóle w tej konwencji internetowej. Powinien być jakiś internet 2, albo podziemny internet, albo nie internet, tylko spotkania na żywo i tam sobie można siąść, napić się czegoś i pogadać. Kontestacja powinna być czymś w rodzaju pubu wolnościowego, do którego se wszyscy idziemy, pijemy se, gadamy se i coś razem wymyślamy, coś razem robimy, albo odpalamy na przykład zespół rockowy, se zrobimy kontestacja. O, no całkiem dobry pomysł to może być. Albo punkowy, albo jakikolwiek inny i o, jedziemy i robimy już coś razem. No.
A mi mówi, nie mówię o konkurencji, tylko żeby więcej ludzi do siebie przyciągnąć. O. Ale jeśli ktoś się w Anglii obraca, to chętnie dołączę do tych małych akcji w realu, a w Polsce może też czasem. Ej, zapomniałem, Ami, jesteś w Anglii. Przecież ty jesteś w Anglii. Ty kiedyś wjechałeś do Anglii. No ja też mieszkam w Anglii. To gdzie ty mieszkasz w tej Anglii? Czemu ja nie wiem nic? Co to się stało? Czemu my się rozminęliśmy? No oczywiście, że tak. Może znajdziemy jakiś pubik i zaczniemy robić takie spotkania tu i tam. No, co do tego, żeby było więcej ludzi do siebie przyciągnąć, ja nie wiem, czy to jest nam potrzebne, bo bardziej mi chodzi nie o to, żeby były jakieś tłumy, bo można zrobić całkiem dużo w 5 osób. Można zrobić bardzo, bardzo dużo, dużo więcej niż w jedną osobę, ale nieraz bywa tak, że można zrobić właśnie w 5 osób dużo ciekawszych rzeczy i więcej niż robi się w jakieś tam 100 tysięcy. No bo taki przeciętny jakiś influencer, youtuber, co ma sobie program w internecie, to właściwie on ma przyjaciół zwykle zero. Jego 100 tysięcy subów nie przekłada się absolutnie na nic. Jeżeli ten gość ogłosi, że jutro się przeprowadza i potrzebuje pomocy do noszenia, to ludzie mogą przyjść, ale tylko po to, żeby sobie z nim zdjęcia zrobić i wysłać, że byli, ale nie po to, żeby mu pomagać, nosić i w ogóle. No, więc tego odkrywali on co jakiś czas nieraz tacy sławni z internetu, że jak są chorzy albo nie mają kasiory, to nagle zero przyjaciół. No się okazuje, że zawsze byli sami. No, a na przykład takie projekty jak Kontestacja czy Odwyk, chociaż były, to było dużo mniej ludzi, to zawsze ci ludzie, my zrobiliśmy razem rzeczy zawsze. Taka była rzecz w Kontestacji i nie wiem, czy to coś zapomnieliśmy sobie o tym, czy co, może wystarczy sobie przypomnieć, ale myślę, że trzeba się zorganizować od początku po prostu, bo to było już tak dawno temu, że wszyscy zapomnieli. No. Ami jest bogata na czacie, mówi, że w Londynie mieszka. No to co mówisz, że w Anglii? No to wiesz, to się mówi Londyn, a nie, że w Anglii. Tak jakby powiedział, mieszkam w Polsce, a się pytam, a gdzie? W Warszawie. No to mówię, no nie w Polsce, to w Warszawie, a nie w Polsce. No to jest co innego. No, no niby, dobra, ja wiem, technicznie to niby to samo, ale w praktyce to są dwa różne miejsca, Anglia i Londyn, albo Warszawa i Polska. No ciekawe, czy to tak w każdym kraju działa. Na przykład jak ktoś jest z Paryża, no to nie jest z Francji, tylko z Paryża. To jest inna rzeczywistość. Nie wiem akurat. Ale się, mam nadzieję, ktoś mi kiedyś powie, czy tak jest w różnych stolicach. No dobrze, ja sobie idę. Chciałem rzucić taką myśl, bo też chciałem, żeby zaprosić do angażowania się w projekt Kontestacja, który się rozwija tak, jak będzie się rozwijał. Nie wiem, jak się będzie rozwijał. Pomysł, żebyśmy założyli partię, on jest cały czas prawdziwy i cały czas jest aktualny. Jak się zbierze ileś osób, żeby zrobić taką akcję, bo jeszcze jest za mało, cały czas zbieram ludzi chętnych, to no to założymy oczywiście tą partię, ale to nie chodzi tak naprawdę o partię. Chodzi o to, żeby w ogóle być razem, zorganizować się w jakiejkolwiek formie. Nie musi być formalna, może być, ale to jest tylko wszystko. To nie jest w ogóle ważne. Nawet nieważne jest, czy to jest poważne, czy to nie jest poważne. Ważne jest, żeby razem być i razem wpływać na rzeczywistość. I razem wymyślać sobie różne rzeczy i je razem robić, bo to jest naprawdę fajne. I pożytecznie można zrobić rzeczy. Nie tylko w internecie, ale w internecie też. No, dobrze. Ami, mieszkałaś na północy Anglii dłużej niż w Londynie, powiadasz? No to ja mieszkam teraz właśnie na północy. To szkoda, bośmy się rozminęli, ale może ja pojadę na południe. Jakbyś tam gdzieś jakieś mieszkanie znała po taniości, co jest niemożliwe w Londynie, ale może blisko, to daj znać, bo to byśmy się mogli nawet przeprowadzić gdzieś na południe, bo ja wolę południe, tylko jest strasznie drogie. I tym optymistycznym akcentem, że południe jest strasznie drogie, sobie żegnam was i pójdę. No i pamiętajcie, że... Kto nie słucha Kontestacji, ten nie będzie jadł rację. Dobranoc. Wychodzimy!